Witajcie na kanale Mathemagic. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie wyścigi trzech piłeczek po tych trzech różnych torach. Przypomnijmy sobie, kto wygrał. A zatem ten środkowy tor jest najszybszy, ale jak stworzyć ten tor? Jaka krzywa go tworzy? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku Mathemagics. Zapraszam! Rozwiązanie Bernoulliego jest o tyle wspaniałe, że łączy ze sobą prawa natury, czy prawa fizyki z matematyką i dochodzimy do wspaniałej konkluzji. Ale zanim Wam je przedstawię, najpierw Wam muszę przypomnieć albo Was wprowadzić do tak zwanego prawa Snelliusa. Ok, dajcie mi pół minuty, zaraz to Wam pokażę. Prawo Snelliusa to takie prawo w optyce, które mówi, że promień światła, który tam jest, leci od źródła, załamuje się, gdy przechodzi z jednego medium do drugiego, czyli dajmy na to z powietrza do wody. I jeżeli ten kąt natarcia, kąt inicjacji jest na przykład theta 1, czy theta 1, i ten kąt tutaj wyjścia do prostopadłej to jest, dajmy na to, theta 2, wtedy prawo Snelliusa mówi nam, że N1 razy sinus tego kąta jest równe N2 razy sinus tego kąta. No cóż, czym jest N1 i N2? To są tak zwane indeksy refrakcji. Nie będę w to wchodził za bardzo. Oblicza się go mniej więcej w ten sposób, że bierze się prędkość światła w próżni, dzieli się przez prędkość światła w tym medium, w którym jesteśmy i w ten sposób powstaje indeks refrakcji. Więc on jest zawsze większy niż 1, indeks refrakcji dla próżni jest zawsze równy 1. No i skoro to ma coś wspólnego z prędkością, więc prawo Snelliusa można trochę przepisać mniej więcej w ten sposób. Także prędkość światła w powietrzu dzielone przez sinus tego kąta równa się prędkość światła w wodzie dzielone przez sinus tego kąta refrakcji. Prawo Snelliusa zresztą wywodzi się z zasady Fermata, tak, tego Piotra Fermata, o którym mówiłem w odcinku o powstaniu teorii prawdopodobieństwa. No cóż, generalnie chodzi o to, że światło w powietrzu porusza się szybciej niż w wodzie. I stąd właśnie jest to tutaj załamanie. Właśnie chodzi o to, że prędkość światła w tym medium jest inna niż w tym medium. Można na przykład wytłumaczyć w ten sposób. Dajmy na to, jedzie sobie tutaj samochodzik jakiś, może nie w powietrzu, ale dajmy na to, gdzieś jedzie szybciej, a tu jedzie wolniej. Czyli na przykład tutaj jest, powiedzmy, droga asfaltowa, tu powiedzmy na przykład trawa. Więc jedzie sobie drogą asfaltową, prawda? No i nagle zahacza tym prawym tutaj kołem o trawę, więc ono już zaczyna wolniej jechać, a tamto jeszcze jedzie na autostradzie, więc jest szybciej, więc dlatego zaczyna skręcać w tę stronę, no i kontynuuje później po linii prostej, prawda? Więc światło zachowuje się w bardzo podobny sposób, gdyż jest to fala, która leci w ten sposób, no i tutaj część tej fali już jest gdzieś, gdzie podróżuje wolniej, a ta część fali już jest jeszcze tam, gdzie jest, podróżuje szybciej, więc z tego na tej samej zasadzie powoduje się tutaj to załamanie. I ten fakt nasz bohater dzisiejszy, Johann Bernoulli, użył do stworzenia tutaj tej krzywej. Podzielił najpierw przy pierwszej iteracji podzielił tutaj te pola między A i B właśnie na takie dwa różne media, gdzie światło podróżuje tutaj wolniej, gdyż na samym początku nasza cząsteczka będzie poruszać wolniej, bo dopiero grawitacja zaczyna na nią działać, a dopiero później szybciej. Czyli idziemy z wolniejszego medium do szybszego, czyli tak jakby to odwrócić do góry nogami, ok? Mniej więcej to w ten sposób by wyglądało. Czyli to jest woda, a to jest powietrze. W taki sposób ten promień światła będzie się zachowywać, ale można to podzielić na przykład na cztery media, mniej więcej w ten sposób. A teraz już mamy cztery media, przez które porusza się światło. Najwolniej dajmy na to przez szkło, później może przez wodę, przez powietrze i najszybciej tutaj dajmy na to przez próżnię. No ale dlaczego tylko 4 media, a nie 8 albo 16? A Bernoulli mówi nieskończenie wiele tych mediów, nieskończenie wiele tych plastrów i wtedy wystarczy podążać za tymi punkcikami tutaj i one złączą się w jedną taką krzywą
za którą będzie podążać światło, a światło, jak wiemy z natury, podąża zawsze za najkrótszym czasem podróży. Zawsze za tą najbardziej efektywną, najszybszą drogą z punktu A do punktu B. I w ten sposób światło pokaże nam drogę, a jeżeli jakaś droga jest najlepsza dla światła, to będzie ona również najlepsza dla choćby cząsteczki w takim polu grawitacyjnym. I teraz właściwości takiej krzywej, którą stworzą tutaj te punkciki, będzie ich nieskończenie wiele, będzie miała taka krzywa wynaleziona, uwaga, uwaga, przez samego Galileusza. Tak, Galileusz wymyślił tą krzywą, którą zaraz wam narysuję. Miał ją pod nosem, próbował rozwiązać to zadanie, ale jakoś nie połączył tych dwóch faktów. Także oto jest, panie i panowie, cykloida, właściwie jej fragment. Jest to najszybsza droga między punktem A i B. Tu musiałem trochę te linie jeszcze domalować, bo one trochę się zmazały. Zresztą trzeba być bardzo ostrożnym, gdy się rysuje cykloidę w ten sposób. Tutaj nie powinno być żadnego poślizgu. Ona się powinna po prostu przetaczać swobodnie. Warto tutaj również zauważyć, że gdy punkt B znajdował się, dajmy na to, gdzieś w tym miejscu, tylko po prostu dalej, no to ta część naszego cykloidu byłaby naszym brachistochronem. Czyli tak, tak, nasza cząsteczka musiałaby iść troszkę pod górę, prawda? Więc to tak nie wydaje się dosyć oczywiste, no ale mimo wszystko, jeżeli byśmy zrobili tutaj linię prostą między A i B, to zanim by ta cząsteczka tam dotarła, to jednak tutaj ta droga wydaje się o wiele dłuższa, ale jednak będzie o wiele szybsza. Gdziekolwiek jeszcze można B ustawić, no to wtedy trzeba by stworzyć cykloid taki, który by tutaj zahaczył o punkt B, czyli taki wyprostowany, dosyć duży tutaj okrąg, prawda, stworzyłby ten brachistochron. Na tej stronie internetowej możecie się bawić tutaj w tworzenie tych brachistochronów z różnych kawałków, odcinków cykloidy. No i jeszcze jedna zagadka, co by było, gdyby punkt B był dokładnie pod punktem A? Czyli dajmy na to w tym miejscu. Halo, czy przypadkiem nasza najlepsza droga nie byłaby właśnie drogą taką prostą? Do tego punktu B trzeba stworzyć trochę większy okrąg. Do tego punktu B trochę większy okrąg. Więc do tego punktu B, który jest dokładnie poniżej A, trzeba by stworzyć nieskończenie ogromny okrąg, który stworzy cykloidę. A czym jest nieskończenie ogromny okrąg? Może ktoś wie? W geometrii euklidejskiej jest to prosta. Zgadliście, nieskończenie wielki okrąg, czyli okrąg o nieskończenie wielkim promieniu tworzy w geometrii euklidowej prostą. Także to również, ten przypadek również jest pokryty przez cykloidę. No i jak wam się podobał dzisiejszy odcinek? Czy jesteście zaskoczeni, że jakiś tam punkt na toczącym się okręgu zakreślił nasz brachistochron, czyli drogę o najkrótszym czasie, o najszybszej podróży z punktu A do punktu B w polu grawitacyjnym? Jestem ciekaw waszych komentarzy do tego, że natura ma zawsze jakąś tendencję do działania w najprostszy sposób i w jakiś cudowny sposób łączy się tutaj z cykloidą wytyczoną przez jakiś okrąg, czyli natura łączy się z matematyką. Jestem bardzo ciekaw, co o tym myślicie, a ja już się z wami żegnam. Koniec 23 odcinka, więc wiszę wam 23 pompki w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Taki jest mój cel, więc dajcie kciuki do góry, to pomoże algorytmom YouTube'a. Komentujcie, dawajcie linki na swoich Facebookach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Are you kidding me? Okej, udało się, 23 pompki. Dzięki za oglądanie samego końca. Dzielcie się tym programem z innymi. Bardzo mi tym pomożecie. A na razie trzymajcie się. Cześć.